Cześć, witam was Energik w kolejnej wielkiej księdze sztosów na C64, na Commodore. Dzisiaj sprawdzimy sobie kolejne gry z mojego dzieciństwa, spróbujemy się z nimi zmierzyć, zobaczymy, czy wytrzymały one próbę czasu, czy raczej są to tytuły, które dzisiaj już niestety trochę odpadają w przedbiegach. Znaczy powiem wam, że do tej pory jak grałem, jest dużo gier na Commodore, które w mojej opinii nieźle się trzymają. I naprawdę mają bardzo fajny feel i można w to naprawdę bardzo fajnie pograć. Zanim przejdziemy jednak do pierwszej gry, krótki fragment sponsorowany. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma MSI, producent zestawu komputerowego dla graczy. Komputer dostajemy zamknięty w eleganckiej obudowie MPG Gungnir 300R Airflow, który daje nam możliwość podłączenia aż dwóch bloków wodnych I/O. Do tego jest możliwość dwukierunkowej instalacji karty graficznej w poziomie lub w pionie. Obudowa ma na wyposażeniu zainstalowane 4 wentylatory 120 mm z podświetleniem RGB, które są kompatybilne z systemem Mystic Light. Podstawą komputera jest płyta MSI Tomahawk Wi-Fi na chipsecie Z790 z podstawką 1700 kompatybilną z procesorami 12, 13 i 14 generacji. Sercem komputera jest procesor Intel i9-13900K wspomagany pamięciami DDR5 Kingston Fury Beast o pojemności 2x16 GB i o częstotliwości działania 5200 MHz. Oczywiście mamy tutaj chłodzenie wodne MEG Core Liquid S360. Chłodnicę wyposażono w wentylatory MSI MEG Silent Gale P12 z funkcją pasywną. Blok na procesor wyposażono w wyświetlacz IPS, na którym możemy wyświetlać własne treści, jak i informacje o aktualnej temperaturze rdzenia procesora. Nasze dane będą przechowywane na dysku Spatium M480 Pro o pojemności 2 TB. Całość zasilana jest w pełni modularnym zasilaczem MPG A1000G z certyfikatem 80 plus Gold. Wisienką na torcie jest karta graficzna, to bezkompromisowy GeForce RTX 4090 Gaming X Trio z chłodzeniem Tri-Frozer Free. Zestaw spokojnie zapewni świetną wydajność w najnowszych grach w rozdzielczości 2160p. Po więcej na temat tego zestawu odsyłam do opisu filmu. To był krótki fragment sponsorowany przez MSI i wracamy do rozgrywania naszych gierek. Czytam często w waszych komentarzach, że piszecie, dlaczego nie było gry takiej czy takiej. Ogólnie ja staram się te gry ogrywać w miarę alfabetycznie, aczkolwiek niekoniecznie to jest alfabetycznie, to zależy jak tam mi się ta gra odpali. I jeżeli nie było w tym odcinku gry, którą lubicie, którą znacie, to może pojawi się w kolejnym, a może nie pojawi się w ogóle, bo może albo w nią nie grałem, albo to nie był tytuł, który jakoś mnie tam specjalnie gdzieś zachwycił. Musimy pamiętać, że w momencie, kiedy ja grałem na Commodore, ja miałem lat od 8 do nie wiem ilu, 8, zastanawiam się, 14, 15, jakoś tak. Także to były zupełnie inne czasy i zupełnie wtedy moja, to co mi się podobało, moje jakieś tam tytuły, które mi się podobały, mogły być zupełnie inne wtedy niż teraz, aczkolwiek no, były takie tytuły, które były jakby żelaznymi produkcjami na C64 i grali w nie wszyscy, ale no, też musimy jednak pamiętać, że no, to były zupełnie inne czasy i ja grałem w tamtym czasie, byłem zupełnie innym człowiekiem, może tak to trzeba powiedzieć, innym człowiekiem, który grał w zupełnie inne gry, zupełnie inne rzeczy go interesowały, ale i też była zupełnie inna rzeczywistość. Nie to co dzisiaj. I dzisiaj te gry mogą się wydawać kiepskie, słabe, ale w tamtym czasie nie było nic innego i nie mieliśmy skali porównawczej. Nikt nie myślał o tym, że będzie jakiś, nie wiem, Assassin's Creed, czy Uncharted, czy cokolwiek, nie? Dobra, nie przedłużając, przechodzimy do pierwszego tytułu. Dobra, ci co mnie oglądają już od jakiegoś czasu i oglądali moje top 10 gier na C64, wiedzą, że jedną z moich ulubionych gier był Jak the Nipper 2. Pierwsza część Jak the Nippera, którego ogrywałem w poprzednim odcinku sztosów na C64, nie była to dobra gra, uważam. Znaczy nie była tak dobra jak część druga, to na pewno. W jakiś sposób interesowało mnie zagranie w część pierwszą, bo druga część jest dla mnie tytułem absolutnie niesamowicie kultowym. Nie będzie chyba tajemnicą, jak powiem, że nie miałem zielonego pojęcia, o co w tej grze chodzi. Znaczy, podobała mi się oprawa, podobały mi się możliwości, jednakże brak znajomości języka angielskiego powodował, że no, nie miałem wiedzy, o co w tej grze chodzi.
Czy jest to druga część Jack Nippera? Ciężko mi powiedzieć, bo tutaj mamy już kolesia, który jest chyba troszkę już starszy, ma czarne okulary z jakiegoś powodu i majty. Chciałbym stwierdzić dlaczego, ale nie potrafię tutaj niestety z tego w żaden sposób określić. Akcja dzieje się chyba w Afryce. Jest tu kilka naprawdę dobrych pomysłów. Zbieramy różne rzeczy, które możemy używać w różnych miejscach. Zbieramy je naciskając do dołu i on wtedy wygląda, jakby je podnosił albo je jadł. Nie wiem, mi się zawsze wydawało, że on to zjada. Nie wiem. Mamy coś takiego jak natitymometer. W latach 80., kiedy grałem w Jacka Nippera, nie miałem zielonego pojęcia, co to znaczy i żaden słownik by mi nie wytłumaczył, co to znaczy, bo takie słowo po prostu nie istnieje. No dobra, zobaczcie, na przykład tutaj mamy fajny motyw, że wchodzimy do miejsca, nie wiem, czy to jest jaskinia, czy coś, która jest całkowicie ciemna. Jesteśmy wtedy, co ciekawe, nieśmiertelni. Jak widzicie, tam lata jakieś badziewie, ale jak jestem tutaj, to nie ma szans, żeby mnie to pokonało. Zbieramy, tak jak wspomniałem, zbieramy różne rzeczy. Na przykład tu zebrałem jakiś słoik, nie wiadomo z czym, z gównem. I co tu z nim zrobić teraz? Nie wiadomo. Natomiast jakoś się tu też... A, dobra, bo ta druga rzecz, która jest po prawej stronie od słoika... O, widzicie, tu na przykład... dlaczego zginąłem? Bo podskoczyłem i uderzyłem głową w stalaktyt i nie powinienem tak robić. Niestety, a zrobiłem i oczywiście straciłem życie. Od razu tutaj wyjaśnię, włączyłem na grze nieskończoną ilość żyć z tego względu, żeby się nie irytować, bo jest tutaj niestety dużo elementów, które są w tej grze totalnie irytujące. Jak widzicie, na przykład jakieś latające badziewia w ogóle zewsząd, nie? Wielokrotnie próbowałem tą grę przejść, wielokrotnie. Nigdy mi się nie udało, bo nigdy nie wiedziałem do końca, co robię, aczkolwiek zwiedzałem tutaj tereny, o jakich się astrologom nie śniło. I było to w pewien sposób, znaczy sama gra jest w pewien sposób przyjemna. Jest naprawdę przyjemna, aczkolwiek za cholerę nawet dzisiaj nie potrafię stwierdzić do końca, znaczy mam pewne przypuszczenia, że w którymś momencie zbieramy na przykład mysz i tą myszą trzeba chyba przestraszyć słonia, co wydaje mi się, że kiedyś to zrobiłem, nie jestem pewien, czy to była prawda, może mi się to przyśniło, ale wydaje mi się, że coś takiego miało miejsce. I tak, to co jest jeszcze fajne w tej grze, co wam pewnie nie pokażę, bo bardzo trudno to wykonać, otóż jak nasz bohater spada z dużych wysokości, może ze swoich majtów zrobić spadochron. Niestety problem jest taki, że zrobienie tego spadochronu z majtów jest bardzo trudne, bo nie wiadomo w którym momencie to nacisnąć. Nigdy nie wiedziałem. To jest trochę takie, wydaje mi się, że to jest trochę takie randomowe, bo nie wiadomo kiedy to w ogóle nacisnąć. Chyba że jest jakiś inny sposób, ale tak jak mówię, my graliśmy wtedy zupełnie bez żadnych opisów, więc tego typu rzeczy... No cóż, mogły nie być, no co wam powiem, no, nie wiedzieliśmy jak to wykonać. Tutaj jest taka sowa, sowę mogę zabić tylko wtedy, kiedy zmieni się na sowę z takiego jakiegoś, nie wiem co to jest, wir? Cholera wie co to jest. O, teraz się zatrzymała jak wcześniej, kurde i się już odnowiła, no. Co za badziew. Dobra, udało się. Można też tu jeździć wózkami takimi... jak w Indianie Jonesie się jeździło w filmie, aczkolwiek nie ma chyba szans, żebym do tego doszedł, bo nie mam zielonego pojęcia, gdzie to jest dzisiaj. Może tu? Nie wiem. W każdym razie gra dawała bardzo dużo fajnych możliwości i tutaj chyba dochodzimy do słonia, ile dobrze pamiętam. Ten słoń gdzieś... O, jest słoń, mówiłem. I tutaj wydaje mi się, że trzeba było użyć mysz, żeby tego słonia przestraszyć. Mógłbym zerknąć na jakimś gamesfuck, ale nie chcę tego robić. Nie chcę sobie psuć dzieciństwa. Niech będzie, że nie wiedziałem, co tu zrobić, nie? Nie wiem teraz, jak stąd wyjść. Tu się już trochę... nie wiem, czy tu nie wtopiłem jakieś. Nie wiem, jak tego w ogóle użyć. Widzicie, mam coś, ale nie wiadomo, jak tego użyć. Na pewno jest jakiś sposób. Słoń oczywiście zabija. Więc problem jest teraz taki, czy da się stąd wyjść. Da się, jak się umi. Jak się umi, to się da.
Niestety problem jest taki, że nie mam już materiału do strzelania, więc teraz jestem podatny na wszelkie obrażenia, ale przez to, że dodałem sobie nieśmiertelność, bo wiedziałem, że tak będzie, będzie łatwiej mi to jakoś tu ogarnąć. Oj, oj, oj! Oj, 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 oj. A tak dobrze mi szło. Dobra, gdzieś ja tutaj w ogóle doszedłem w jakieś tereny niezbadane. Wezmę, zginę, bo... Okej, okay, tu coś na górze jest. Nie wiem, co to jest. Zaraz zobaczymy. Właśnie to jest też problem, że ta gra nie opisywała. Coś podniosłeś. I co to jest? To się chyba rzuca w ogóle i to niszczy przeciwnika. Czekajcie. Tylko, że jest jednorazowe. Ale co to było? Wyglądało jak... Nie wiem. Nie wiem nawet, jak to wyglądało. Nie wyglądało. O, mamy nosorożca. Całe szczęście mamy tutaj... Ciekawe, gdzie to były te wózki, którymi można było jeździć. Tu mamy jakiegoś typa. I tak, grało się... O! Jest! Udało się! To jest właśnie to, patrzcie, jak sobie w majty potem chowa. To jest właśnie ten motyw, który chciałem wam pokazać. Że można z majtów zrobić spadochron. Niestety jest to totalnie randomowe, nie wiem, nigdy nie wiedziałem jak, co, w którym momencie to nacisnąć, żeby coś takiego wykonać. Nie wiem. Tutaj wpadłem na te. Tam coś jest, jakiś słoik, ale nie wiem, co ten słoik robi nawet. Powiem wam, że miałem takie w swoim życiu momenty, już jak byłem dorosłym mężczyzną, a nie dzieciaczkiem grającym w giereczki. Jest mysza. Spróbujemy tą myszę ogarnąć. Miałem takie jakieś pomysły, żeby kiedyś z ciekawości wejść sobie na jakiegoś gamesfucka i zobaczyć, o co w tej grze chodziło. Ale nigdy tego nie zrobiłem. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Może po to, żeby sobie nie zepsuć dzieciństwa? Kurde, no powiem wam, że to jest w ogóle jakaś masakra, żeby tą myszę wziąć. Znaczy nie mogę w ogóle tu... Patrzcie, nie mogę wskoczyć na to. W ogóle przejście tego na śmiertelności to jest chyba nierealne. Nawet nie wiem za bardzo, bo tu powinienem się złapać tej liny, a tej liny mogę złapać się tylko wtedy, kiedy skoczę i będę w odpowiednim miejscu i nacisnę przy Joya do góry. Chyba. Cholera wie. Nie wiem. Zobaczcie, w ogóle się nie mogę złapać tej liny. Masakra. A jak mam przeskoczyć tutaj przez tyle lin? Kto mi powie? Nie wiadomo. Kurde. Może spróbujemy wyżej? O, może to tak. O ja! Teraz mam już majty pełne. Bo już tak mi się daleko udało zajść. Patrzcie. Nie! Tu muszę zejść trochę niżej. Kurde, prawie no. Będę miał tą myszę, sprawdzimy to. Nie wiem, czy mi się dzisiaj to uda. Nie chcę też przedłużać, bo wiem, że nie lubicie oglądać cały czas tego samego. Dobra, niżej. Nie! Za nisko! Ja pierdzielę! Nie! Kurde, wcale to nie jest takie proste. Znaczy, w ogóle to, że możesz przeskoczyć tylko na górze liny, jak głową się odbijesz, to jest w ogóle jakaś paranoja, nie? Ja pierdzielę. Słuchajcie, i to teraz pomyślcie, że ktoś to przechodził na śmiertelności. I przechodził to. Rozumiecie? Masakra, nie? Teraz czy uda mi się wrócić? Są ludzie, którzy przechodzą to pewnie na jednym życiu. Patrzcie. Pyk. Yeah. Yeah. Dobra. Gdzie był teraz ten słoń? Teraz będę tego słonia szukał 3 godziny. Dobra. Gdzieś tutaj... Nie, to nie było tutaj. Właśnie. Wydaje mi się, że to było gdzieś... O. Musiałem zejść tutaj, na majtach. Tu. Tu musiałem oczywiście zginąć. Tu szybko prze... A, widzicie, tu nieśmiertelność nie broni. Masakra ta gra, masakra. Wiecie, ile już bym raz zaczynał od nowa? Miliard. Dobry temat, dobry temat. Dobra, to była ta sowa. Sowa i tygrys, czy tam lew. Dobra, mogę zginąć. Okej. Okej, powoli, powoli, powoli. Mamy tą myszę. Chcę sprawdzić moją po prostu teorię, że
rzucając tą myszą, można było wystraszyć. Czy ja dobrze idę? O, wiecie co? Tutaj zginę, ale tam jest u góry do strzelania. W każdym razie, do dzisiaj mam jakieś takie właśnie, tak jak mówię, pomysły, żeby kiedyś se na GamesFucka wejść i zobaczyć, mówię, o co w tej grze chodziło, jak to przejść, nie? Co zrobić, żeby to przejść, żeby dojść to do końca, nie? Ale jakoś nigdy nie mogę. Czekajcie, chyba w ogóle się cofnąłem. To chyba było dobrze. Tutaj szedłem, zabijałem tego typka. Wydaje mi się, że szedłem wtedy tu. Możliwe, że to było... A, widzicie, tu chyba, tak? Gdzieś, nie? Nie. Kurde. No bo tutaj to się cofam. Tutaj to chyba idę źle w ogóle. Wydaje mi się, że tutaj idę w złą stronę. A może nie? Może to tu było gdzieś? Może to tam? Zaraz zobaczymy. To jest jakiś kierunkowskaz. Te skoki, powiem wam, na przykład tu, żeby przeskoczyć. Chryste, panie, co to w ogóle było? No nie wiem, tu chyba nie to. To chyba nie było tu. Teraz się zgubiłem i nie wiem gdzie, mam myszę, nie wiem jak... Dobra, słuchajcie, nie będziemy chyba męczyć buły. Obiecuję, że kiedyś zrobię pełny gameplay z tego, jak przechodzę Jack Denipera. To jest moje marzenie w ogóle. Ogarnąć, o co w tej grze chodzi, nie? Wiecie, jak miałeś instrukcję, to było spoko, nie? Jak miałeś instrukcję, to grałeś jak szalony. Jest! Jestem w dobrym miejscu, słuchajcie. Dobra, mamy słonia, mamy myszę. Trzeba jakoś teraz to... Jest! Patrzcie! Nie przyśniło mi się, słuchajcie. Warto było dzisiaj ten odcinek nagrać. Okazało się, że to mi się nie przyśniło. Faktycznie to zrobiłem. Pamiętam to. Pamiętam tutaj ten moment, że próbowałem tutaj wskoczyć. Pamiętam to. Ja pierdziele! Ależ to będzie historia w mojej biografii. Będzie po prostu najważniejszy fragment. Jak odkryłem, co zrobić w Jacku Deniperze. Ja pierdziele, nie? Ciekawe, co to jest to. Tam jest jakiś słoik jeszcze. Ale nie wiem. Ciekawe, czy tu można było jakoś... Okej. Byłem tu na pewno. Bo tu się chyba idzie... Patrzcie, jakiś inny typ. Już nie pamiętam tego, ale tu się chyba idzie do tych... wózków, co jeżdżą. Tak mi się wydaje. Oczywiście pod warunkiem, że uda mi się tam przedostać, bo... To już jest inna kwestia, nie? Gdzieś ja tu... To były już tereny, powiem wam, takie przeze mnie nie do końca zbadane. Odwiedzane przeze mnie. Tutaj patrzcie. Tu mi się zawsze wydawało, że trzeba jakiś totem włożyć czy coś takiego. Nigdy się nie dowiedziałem dokładnie co. Ale tak mi się wydawało, wiecie. Wiecie jak to jest, jak się komuś coś wydaje. Dobra, musimy jakoś tu sobie inaczej poradzić. Dobra, jest. Powiem wam, że zwiedzamy tereny, których nie znajdziecie na YouTubie. To... O ja. Jest wózek! Mówiłem! Jest wózek, musimy się tam dostać. Otwieraj! Kurde, nie wiem, za cholerę nie wiem jak to otworzyć, ten... No patrz, no. Nie wiem jak to otworzyć, nie wiem w którym momencie. Co za badziewie, no otwieraj! Trzeba w odpowiednim momencie, w odpowiedniej sekundzie trzeba nacisnąć. Dobra, to wózek i kończymy, bo patrzcie na to. Turu tu tu, turu tu tu, tu tu tu. Jaka po prostu. No to tu byłem, nie? To pamiętam, że tu byłem. Rzadko mi się zdarzało tutaj być oczywiście, bo to już wymagało, jak widzicie, jakiejś niesamowitej wiedzy, jak się tutaj dostać, ale... Bywałem tutaj, bywałem w tych miejscach. Zwiększył mi się też notimetr z jakiegoś powodu.
Dobra, nie mam już do strzelania. Patrzcie, dojechałem do końca. Co prawda nie mam już broni. Dobra, jeszcze 3 sekundy, jeszcze sprawdźmy, co jest dalej, bo teraz nie pamiętam tego. Ja pierdziele, ale doszedłem. O, tutaj będzie, tutaj trzeba wykonać skok śmierci. O ja, pamiętam te krokodyle. Też było trudne do przejścia. Nawet nie wiem, czy mi się kiedykolwiek to udało. Przejść te krokodyle, chyba nie. Chyba za krokodylami już nie byłem. Ło, panie, dobra. Jack the Nipper 2, pokazałem wam najważniejsze momenty mojego życia. Lecimy dalej. Dobra, kolejną gierką jest też mniej chyba znany tytuł. O takim tytule, znaczy gra mniej znana, o takim tytule Joblade. Joblade, dziwko. To jest taki typek, zobaczcie, który sobie chodzi i szczela do innych typków. Podejrzewam, że to byli Niemcy, chociaż to jest w ogóle dziwne, bo nie wiem, czy właśnie to było właśnie jeden z takich elementów charakterystycznych, to to, że jak zabijasz Niemców, to oni się zmieniają w taką kubkę kości i czaszek. Zobaczcie, ciekawe jest to, że nie widać tutaj strzałów. To była dosyć dziwna rzecz, nie widać strzałów, że jak strzelamy, to leci pocisk. To było dosyć dziwne. Joblade'a miałem na takiej jakiejś właśnie kasecie w woreczku, którą się kupowało. Jak wspominałem wcześniej, w poprzednim odcinku. I właśnie jedna z tych gier właśnie Joblade, nie? Nie słyszałem o tym tytule nigdy, wtedy zagrałem w niego pierwszy raz, ale pamiętam, że podobało mi się to, że typy zamieniają się w szkielety. To było takie... takie brutalne chyba wtedy, tak bym to określił. Coś takiego w grze nie było. Przeciwnik jak ginął, to zazwyczaj znikał albo eksplodował jakiś tamten, a tutaj... No taki temat, powiem wam, srogi, nie? Zobaczcie, mam jakiś klucz, którego nie mogę podnieść. Dlaczego? A, podniosłem, dobra. Ciekawe, co ten klucz otwiera. Coś tam na górze jest napisane, ale szczerze mówiąc, możemy uwolnić tych typów z tego, co rozumiem, ale nie wiem jak. Kurde, ale to gra brutalna była. To chyba się zbiera tych typków, nie? No. Z tego nie pamiętałem, że się zbiera jakichś jeńców wojennych. Zupełnie mi to wyleciało z głowy, ale to po prostu, że oni się zmieniają, to jest naprawdę spoko. To taki Mortal Kombat prawie na Commodore. Prawie. O, uniform to był, bo można było się przebierać. No. Pamiętam to. Można było się przebierać za Niemców. Faktycznie, było coś takiego. Nie wiem, co to dawało. Też nie grałem w to długo jakoś specjalnie. Nie miałem ambicji skończenia Joblade'a. Ale... pewne elementy zapamiętałem. Na przykład to, że... W ogóle jest tutaj, nie wiem, czy to widzicie, ale jest jakaś taka wybitnie płynna animacja w tej grze. Jak ten ludzik chodzi, jak strzela... Jest coś takie niesamowicie płynne to. Słuchajcie, otworzyłem jakieś drzwi w ogóle tam. Tak mi się wydaje, bo klucz mi jeden zniknął. Tu mam już kolejny klucz. Musimy znaleźć jakiś eksploziv. O, już mi się skończył ten. W ogóle dziwne jest to, że przeciwnicy nie strzelają. Oni tylko chodzą. Jakby nic się nie dzieje, nie? Jak jelonki na rzeź. Nie wiem, czy ja coś czasem nie odwaliłem po przeodpalaniu gry, bo podejrzewam, że oni powinni strzelać, bo po to są te skoki, żeby można było nad tymi strzałami przeskakiwać. Tak mi się, kurde, wydaje, nie? Energię faktycznie zabierają, bo jak się są koło ciebie, to zabierają, ale to wszystko. Ha! Może jakaś źle skrakowana wersja? Może tak być. Trochę podobne do... nie wiem, czy taką grę już... nie omawiałem jeszcze, to nie będę mówił. Podobna gra do innego tytułu. W podobnych założeniach też się do niemiaszków strzelało. Przepraszam, do nazistów. Przecież to naziści byli, nie Niemcy.
Oni tylko przypadkowo mówili po niemiecku. Właściwie to nie mówili po niemiecku, mówili po nazistowsku. I tego się trzymajmy. Skończyła mi się amunicja. Ha! Ciekawe. Słuchajcie, skończyła się amunicja. Ale nadal mogę nad nimi przeskakiwać. W ogóle te skoki. O, jakaś kula szpiegula. Kula doktora Paihivo! Self-destruct in 26 seconds. Cabe. Co? Nie wiem, ja, że mam po kolei to ułożyć? Nie wiem teraz. A? Poczekaj ta! B, C, D, E. Jest! Udało mi się! Huu! 6 sekund przed końcem, niemal jak w Mission Impossible. Tak to się robi. Explosive activated? Myślałem, że zatrzymałem eksplozję. Okej. Okay. Może nie, może jej nie zatrzymałem, może... O Jezu, to będzie ciężko, bo do góry się wchodzi i się skacze, nie? A muszę to zrobić tak? O, właśnie, to chciałem zrobić. Przeskoczyć nad typem. You are dead! Jesteś martwy, psie! Nawet spoko gierka, powiem wam. To są terroryści, tak? A, to nie są Niemcy, to są terroryści. Okej. Okay. Dobra, tak wygląda Joe Blade. Lecimy z kolejnym tytułem. Jeżeli jesteśmy przy kultowych grach, nie może zabraknąć tytułu Jordana Mechnera, czyli Karateka. Karateka to była gra, która później, dzięki której później powstaje legendarny Prince of Persia i wiele innych gier Jordana Mechnera, ale pierwsza, jego chyba jedna z pierwszych, albo i pierwsza gra to była Karateka. Karateka była, to była gra, w którą trochę nie wiadomo było jak grać. Mieliśmy karatekę, w ogóle ruchy piękne. Ale można było chodzić faktycznie, ale jak można było jakieś zadawać ciosy, aczkolwiek było to takie dosyć, wydaje mi się, randomowe. Po jakimś czasie doszliśmy do wniosku, czy też ktoś to odkrył, nie pamiętam kto, że w karatekę najlepiej się gra na klawiaturze. Ale wiecie, w tamtym czasie kto by grał w grę na klawiaturze? To musiał być chyba nienormalny. Jeżeli widzicie, mamy tutaj trochę jak International Karate, ale bardzo fajnie wypadła sama ta oprawa tego karateki. Świetna animacja, aczkolwiek gra no nie zachwycała prędkością działania, jak widzicie. Niestety nie wiem, jak się wykonywało ciosy. Naciskam trochę na pałę, ale to po prostu fire i w zależności od tego, w którą joystick wychyliliśmy stronę, no to zadawaliśmy cios, tak? Na przykład w japę. W bebech. Pamiętam, że zawsze tą grę chciałem skończyć, ale irytowała mnie jej ślamazarność. Zobaczcie, jak to się dzieje powoli. Nie wiem, z czego to wynika. Czy z tego, że oprawa była taka super? No bo nie była. Ale to po prostu doprowadzało mnie do szału. Aczkolwiek sama animacja postaci karateki w tamtym czasie to był... To było coś absolutnie niesamowitego, nie? Jakość tego wykonania, tego jak on, wiecie, te ciosy... No masakra, nie? Masakra. To było coś, to była filmowa, to w zasadzie Jordan Mechner rozpoczął coś takiego, co się nazywa Cinematic Platformery. I niektórzy uważają, że Karateka był pierwszym Cinematic Platformerem i jest w tym coś. Uważam, że jest to prawidłowa koncepcja, że faktycznie tutaj pierwszy raz pojawiło się coś takiego jak Cinematic Platformer. Zobaczcie, bo tutaj mamy, zobaczcie, filmowe ujęcia. My idziemy, cięcie na jakiegoś typa, który biegnie, jak widzicie, z drugiej strony. W ogóle nasz karateka jakby zaczął trochę szybciej iść. Nie wiem, z czego to wynika. Odpaliło się turbo. Czekajcie, jak z piąchy walić? Jakoś z piąchy mi się udawało walić, ale nie wiem jak. No całkiem powiem wam,
Gdyby to tylko działało płynniej, sprawniej, to by było naprawdę spoko, nie? Myślę, że tutaj problemem jest to, że ta gra tak... No i ona jest dosyć trudna, powiem wam. Początki Tekena tak wyglądały i wszystkich bijatyk, nie? Tak naprawdę to jest w tym sporo prawdy, bo na komputerach 8-bitowych pojawiały się bijatyki, które były swojego czasu bardzo tytułami grywalnymi, jak chociażby pokazane na ostatnim odcinku International Karate, ale było też IR Kung Fu, potem oczywiście będzie Street Fighter, ale Street Fighter to będzie święcił triumfy głównie na komputerach osobistych na Amidze. Natomiast na Commodore no to mieliśmy właśnie to IR Kung Fu, Karateke. To były naprawdę tytuły, które zaczynały jakby gdzieś tam ten rynek bijatyk. Oczywiście to nie ma startu do Tekena, nie? Bo wiecie, to Tekken to jest w ogóle zupełnie inna historia, ale tak wyglądały początki, nie? Mamy teraz jakiegoś typa z rogami w ogóle. Nie wiem, czy w ogóle kiedyś tu doszedłem, tego typa z rogami. Nie no, doszedłem, bo graliśmy w to trochę. Musiałem dojść, ale nie pamiętam. Walka jest trochę anemiczna, to na pewno. Podejrzewam, że w instrukcji było podane wychyły joysticka jak grać, tak? Żeby wykonać odpowiednie ciosy. Ja trochę robię to na... Poczekajcie, tak mam na dole. A ciekawe jak jest... Jakby... mam jakoś... A sam przycisk to jest piącha. Okej. Okay. Czyli to jest taka piącha jak w Mortal Kombat. Czyli to była wysoka pięść w Mortal Kombat. Patrzcie, no spoko. Nie wiem, czy tego brodacza, czy tam nie wiem, czy ma wąsy, czy co w ogóle ma na twarzy. Podpaskę przyklejoną. Ale może mi się uda go jeszcze pokonać, czy albo już nie, zobaczymy. Jeszcze może jeszcze przeżyję. W tle mamy chyba górę Fiji, tak mi się wydaje. Nasz karateka jest siwy, bo to stary japoński mistrz z klasztoru Shaolin. No, może, jeszcze ma dwie kreski, ja mam trzy, yeah! Szkoda, że tu biegać nie może. Może można jakoś biegać, ale nie wiem jak. Trochę za dużo tych karateków na mnie tu wychodzi. Już pokonałem tylu i kolej. O Jezu, ten ile ma. To jest już jakiś japoński mistrz. Japoński mistrz wasabi. Albo używający stylu unagi. Dawaj. Pokonam go moim stylem unagi. Noż ty. Ale teraz combo poszło, dobre. Właśnie z takich kombosów powinien korzystać. Czyli trzy, minimum strzały, trzy w bebech, w japę. Teraz. W jajca. Dobra, przegrywam, ale czuję się jakbym wygrywał. Patrzcie na to. Dwie kreski. Ja zyskałem więcej kresek, bo jestem lepszy, bo to jest styl unagi. Dawaj. No, bo zaraz mu się odnowią kreski, no. Szkurna. Ale po prostu lipa, nie? Pokonał mnie. Wąsacz z klasztoru Shaolin. Mój styl unagi nie był wystarczająco dobry. No dobra, to był karateka, nie będziemy grać od nowa, bo strasznie to anemicznie tutaj. Czekajcie, jakoś to chyba można było zrobić, żeby on potem chodził szybciej. Czekajcie, jak to? O, patrzcie. Tak myślałem. Można biegać, widzicie to? Ale trzeba grać na klawiaturze. Jakoś
podszedł na jednego strzała i nara, nie? Czy jak nie jesteś w stylu Unagi i biegniesz jak debil, to jeden strzał i miata cię z planszy. Dobra. Kolejna gierka. Kolejną gierką jest Kickstart i nie mylić z Kickstartem amigowym. Ogólnie tych gier serii Kickstar było kilka. Ja niestety nie pamiętam, w którą grałem, bo grałem w jedną część. Wydaje mi się, że to była dwójka, aczkolwiek nie jestem do końca pewien. Dobra, jak to się tu odpalało teraz? Możliwe, że nie w tym joystick, nie w tym porcie. Zobaczymy. Okej. Grało się w to najlepiej na dwie osoby. Mieliśmy takie dwa motorki. Chodziło o to, żeby jechać jak najszybciej, ale żeby przejechać cały tor. Czyli później się to będzie nazywało, znaczy to taki prapradziad Elastomanii. Nie wiem, czy pamiętacie taki seria, taką gierkę Elastomania. Na przykład tu muszę jechać wolno, bo jadę po płotku. I właśnie to mi zawsze przypominało potem Elastomanię. Mówię, kurczę, Elastomania to przecież Kickstart. Okej. Okay. I pyk. I tak to się robi, no. Najlepiej się to oczywiście grało na dwie osoby i wtedy było najwięcej zabawy, nie? O, i Fico. Fajny był Kickstart, lubiłem to grać, aczkolwiek wymagało to po prostu znajomości tego. Na przykład nie można było za dużo na jednym kole jechać, nie? Pewnych takich informacji, których trzeba było metodą prób i błędów dojść, gdzie, jak, na czym, jak szybko jechać i w jaki sposób, nie? Na przykład na desce trzeba było jechać tutaj bardzo wolno, tak? Lubiłem Kickstarta, z moim kumplem Bolem żeśmy dużo w to grali. I pyk. No, nawet dobrze mi idzie na razie. Nawet się za bardzo nie staram, a mi dobrze idzie. Niestety nie pamiętam, czy jest to część, w którą grałem najwięcej, bo tak jak mówię, było o tych kilka, może były dwa, tylko nie wiem. I w jednego żeśmy na pewno grali dużo, w innego nie graliśmy w ogóle. Po właśnie nie wiem, jak się jeździło po tych, po cegłach, nie? Iziu, patrzcie, teraz dobrze poszło, ale już byłem drugi. Koniec? Nie, jeszcze jedziemy dalej. Zwalniamy. A tu typ jedzie w ogóle szybko. A, okej, tylko z podniesionym kołem trzeba jechać. Właśnie to są takie informacje, które no nie wiedziałeś na początku. Tu za szybko, za wolno? Nie wiem. Fajna gierka, aczkolwiek taka... No nie jest to tytuł, w który graliśmy długo, nie ukrywam. 2-3 rundki i dobra, włącz coś innego, Krzychu, bo to już się robi nudne, nie? Ale... Strasznie mi to przypomina Elastomanię, nie wiem dlaczego. Nie ma tutaj jakby sterowania w 360 stopniach motorkiem, ale nie wiem, jakoś mi to przypomina Elastomanię. Patrzcie, tu jadę za szybko, no za szybko jadę, tu trzeba bardzo wolno jechać. Tu możemy się rozpędzić, bo nas zwolni. I teraz ogień! Na jednym kolenie, to powinien chyba wolniej jechać. Ale wyprzedziłem typa. O, nie podniosłem koła? Nie wiem, co tu zrobiłem źle. Może jeszcze? Nie, już mi się nie uda wygrać. Kurde, patrzcie. No, i przeszedłem całą grę, także cały let's play zamknąłem. 4 minuty, 2 sekundy, bardzo fajnie. Dobra, lecimy z kolejną grą. Crackout 3. Tak naprawdę mieliśmy to na kasecie nazwane Crackout 3, ale nie wiedziałem, czy to jest Crackout 3, czy nie. Tutaj faktycznie jest Crackout 3. Czym jest Crackout 3? Jest wariacją na temat Arkanoida, ale w mojej opinii o wiele lepszą, bo zamiast paletkę mieć na dole, mamy ją z... prawej strony, chyba, o ile dobrze pamiętam. Ci, co oglądali moje materiały C64, znają tą historię, powtórzę ją jeszcze raz. Była to ulubiona gra mojego taty. Mój tata nie grał w gry, ale Crackout był dla niego absolutnym
mega hiciorem. Dobra, 4, ok. Włączymy sobie dźwięki. Zobaczymy, czy to jest tylko ta wersja gry. Tak. I słuchajcie, mój tata tak lubił w to grać, że pamiętam kiedyś zaczął rano grać w Krakauta. Nie wiem, postanowił, że przejdzie tą grę. Znaczy, grał w nią, ale nie zawsze mu się to oczywiście udawało przejść. Ale któregoś dnia przychodzę ze szkoły, patrzę, a ojciec zamiast pracy siedzi w domu i gra w Krakauta, słuchajcie. I przeszedł. To była pierwszy, jedyny raz, kiedy mój tata przeszedł jakąkolwiek grę całą. Przeszedł całe 100 poziomów, bo po 100 poziomach zaczyna się od nowa. I mieliśmy z moim tatą, bo wiecie, to była trochę taka presja mojego taty. Znaczy, ja odczuwałem, że jak mój tata lubi, to musi być dobra gra, bo mój tata nie lubił w ogóle w żadne gry grać. Więc ja też uważałem, że jak mój tata lubi tą grę, no to musi to być absolutnie legendarny hit. I tutaj oczywiście mieliśmy swoje własne nazwy na przeróżne klocki, przeróżne rzeczy, które się pojawiały na tym podczas rozgrywki, czyli na przykład czasami taka głowa robota się pojawia, to mówiliśmy, że to jest premia, no bo to można było dostać nową paletkę, o, na dole właśnie leciała premia. Tutaj mieliśmy takie klocki, które trzeba było kilka razy uderzyć. Będą takie klocki, czy też premie, które będą przerzucały nas poziomy dalej. No, powiem wam, że... O, znowu premia leciała. Powiem wam, że podobała mi się ta gra faktycznie. Ciekawy jestem, ile było w tym jakby trochę tego, że mojemu tacie się podobało, nie? Ale wtedy pierwszy raz widziałem, żeby mój tata skończył grę. Pamiętam, że był mega dumny z tego, że to było dla niego niesamowicie ważne wydarzenie, że udało mu się, że nas wolne wziął w pracy, żeby skończyć, bo tak mu dobrze wtedy szło. No i potem, słuchajcie, kiedy już pierwszy raz skończył, co prawda jeszcze wracał do tej gry. X to jest dodatkowa paletka, jakby mi się udało to tam kliknąć. To niestety po jakimś czasie znika, więc jeżeli nie uda mi się to zrobić w kilka sekund, no to już potem się zesra. O! Kurde. No! Jest! I mamy dodatkową paletkę. I powiem wam, że do dzisiaj uważam, że Krakaut jest o wiele lepszym tytułem niż Arkanoid. Podejrzewam, że jest to siła nostalgii, ale naprawdę uważam, że ta gra jest świetna. Do dzisiaj uważam, że jest ona naprawdę świetna i świetnie się w nią gra. Już potem oczywiście coraz szybciej zaczyna piłka latać, więc trudniej nad nią tutaj zapanować. No, udało mi się odzyskać. W każdym razie też jest coś takiego, że w którymś momencie... Przy którejś planszy, już tam dalszych planszach, już tych paletek było tyle, że wydawało się, że ich jest nieskończona ilość. Nie była ich nieskończona ilość, ale mój tata ich tyle zebrał, że no potem już się wydawało, że można było je tracić, a one cały czas się pojawiały, nie? W każdym razie, o, zniknął już ten niks. W każdym razie, gdy mój tata pierwszy raz skończył Krakauta do końca, grał w niego jeszcze później, ale potem powiem wam, że już to nie było dla niego aż tak rajcujące, bo kończył tego Krakauta coraz częściej. Już był tak dobry w tym. Tutaj na przykład tych klocków na dole, tych szarych, nie mogę rozbić. Najlepiej jest wbić piłeczkę tam do dołu. Nie jest takie proste, jak widzicie. Albo do góry. Żeby ona tam sobie powiększy mi paletkę. Jak mi się udają. O, o to mi chodziło. O kurde, iksik. U góry była taka osa. Jeżeli osa cię urządli, to już jest pozamiatane. To wtedy nie możesz ruszać paletką. Dlatego os trzeba wystrzegać się jak ognia. Bo jak ona cię dotknie, to już jest pozamiatane. Nie możesz paletką ruszać i już nie możesz jej odblokować, nie? Już jest wtedy po ptokach. Uwielbiam tą grę. Powiem wam, że nadal uważam, że Krakaut jest świetnym tytułem, kurczę. Naprawdę fajnie się w to gra. Patrzcie, jak teraz leci. Punkty lecą! Jak szalone. Oczywiście też dostajemy nowe paletki za punkty. No to wiadomo, nie? E jest spoko, bo powiększa paletkę, ale bardzo szybko powoduje, że przyspiesza. Ach! Ależ słabo. Nie idzie mi za dobrze. To nie te czasy, kiedy z moim tatą żeśmy grali, niestety. Starość nie radość, już nie ten refleks, co kiedyś. A mogłem premię
zyskać, ale mogłem stracić z kolei paletkę. O, kolejna premia. Kurde, ale tych premii tutaj leci. O, jest. Wziąłem, ale nie wiem, czy chyba piłeczka mi zniszczyła premię. Dlatego nic się tam nie zadziało. Oj, oj, i właśnie osa mnie zjadła. No nie, no nie. Będą jeszcze takie na przykład przeszkadzajki, które będą przeżuwały piłeczkę i wypluwały, co spowoduje, że stracimy już ją bezpowrotnie. Taki ogryzek tylko z niej wyleci. O, premia leciała znowu, no. Będą takie, które dadzą nam więcej kulek, czyli na przykład kulka się rozbije chyba na dwie, o ile dobrze pamiętam. Udało mi się premię złapać. Także dosyć dużo tutaj fajnych pomysłów było. Naprawdę uważam, że Crackout, choć to jest oczywiście... choć jest to oczywiście kopia Arkanoida, uważam, że jest o wiele lepsza. Kurde. By tam się udało wpuścić. Patrzcie, już czwarty poziom, a jaki trudny, nie? Widzicie, i te one są spoko. Tylko że kurde, tak przyspiesza potem. Ajajajajaj. Jeszcze raz. Kurde, nie wiem. Nie wiem, czy mi się udało wziąć. I ja pierdziel, ale bez sensu straciłem, no. Ach. Już mi się chyba tego... Chyba dzisiaj nie przejdę. Chyba mi się dzisiaj nie uda przejść Crackouta. Kurde, nadal... Powiem wam, że... Już mnie tak wessało, żebym w to grał, nie? Normalnie bym to cały przeszedł. Znaczy, nie wiem, czy bym przeszedł cały, ale bym spróbował przynajmniej. Bo już widzę, że jest to gra, która... Siłą nostalgii ma... Przyciągnęła mnie do siebie, nie? Niesamowicie. Może teraz tamte czerwone to... Kurde, ale teraz skopałem w prawe. No, w każdym razie, tak wygląda Crackout. Nie będę grał w to drugi raz, ale jeżeli tylko macie możliwość zagrania w Crackouta, polecam. Najlepszy jest Crackout 3. Wiem, że później z tatą spróbowaliśmy pograć w inne Crackouty, czyli w Crackouty 1 i 2, ale w trójce znaliśmy już tak doskonale każdą planszę, że to po prostu nie było to, nie? Że to nie było po prostu takie fajne jak Crackout 3. No tak to niestety jest, patrzcie. I czasami ta premia powoduje też, że odbije ci piłeczkę i możesz stracić ją bezpowrotnie. No, także uważam, że dobra rzecz. Wydaje mi się, że jak się przeszło ten poziom, na którym mi się nie udało, to potem będzie taki moment, gdzie będzie trochę łatwiej. Tak mi się wydaje, że... O, patrzcie, wziąłem, ale chyba nic nie dostałem, kurczę. To jest też tak, że jak naciśniemy klawisz przycisk Fire, to wtedy możemy szybciej paletką poruszać, nie? Nie jest to jakieś tam specjalnie super szybkie, ale jest trochę szybciej, nie? Wybaczcie, że znowu się zawiesiłem na Crackoucie. Jeszcze chwilkę muszę zagrać. Jeszcze 5 minut. Jakby się udało przejść tamtą planszę, to już potem by było chyba z górki. Te przeszkadzajki tak naprawdę... One trochę przeszkadzają, trochę pomagają, bo czasami odbiją tą piłkę, czasami nie, czasami ją skierują w innym kierunku, także jakiś tam sens jest tych przeszkadzajek. Fajny jest ten w ogóle, nie wiem co to jest, kosmonauta chyba, który się obraca w 360 stopniach. Ktoś tutaj musiał nad tym całkiem nieźle posiedzieć, żeby zrobić taką animację w 2D. No ale powiem wam, że dziwię się, że w ogóle nikt potem Crackouta nie zrobił żadnego remake'u, ani jakiegoś portu. Chociaż może porty i były na Amidze, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli na Amigę powstał port, to na pewno nie jest tak dobry jak na Commodore. Na Commodore port jest najlepszy. Wydaje mi się, że te trzy białe klocki to zawsze były X-y. O! Udało się chwycić premię. No i się zesrało. Ale premię chwyciłem, jest dobrze. Także... Ciekawe, czy mój tata dzisiaj by poczuł tą siłę nostalgii i powiedział, że chciałby sobie zagrać, jakbym mu Crackouta odpalił. Może tak. Może jest to tytuł, który nadal gdzieś tam w nim jest. Zwłaszcza, że ma z nim bardzo miłe wspomnienia, jak to nie poszedł do pracy, ale na pewno była to dla niego bardzo ważna gra.
Chyba jedna z rzekłbym nawet, że najważniejsza, bo w żadną inną nie grał. Nie przypominam sobie, żeby jakaś gra mu się jeszcze tak podobała i której by poświęcił tyle czasu, co Krakautowi. Takie to czasy, nie? Patrz, X-ik tam będzie znowu. Kurde, no. Już mi się nie uda tego X-a zdobyć. Chyba, że... Je! Kurde, no teraz mi tak dobrze idzie, to muszę wyłączyć. Spróbujmy jeszcze raz. Wybaczcie, najwyżej sobie przewiniecie. Macie timingi, najwyżej przewiniecie. Trudno. Muszę to przejść i koniec. Jakby się teraz tam udało wpuścić tą piłeczkę do góry albo do dołu, to by było cudnie. O! Coś takiego. Kurde, głupia głowa, no. Big head. Uwaga! Aj! Ech! Fajna, fajna gierka. Ciekawe, czy się uda przejść to, bo chciałbym wam pokazać dalsze plansze. Nie pamiętam, czy to był moment krytyczny, ten level. Może i tak, może i to był moment krytyczny. Nie pamiętam dzisiaj. Kurde, leciała premia, ale ją zjadła osa. Długonosa. Dawaj, dawaj, dawaj! Ciach! Także to jest takie trochę złudne. Niby masz większą paletkę, mówisz, będzie prościej, nie? Ale potem zaczyna tak przyspieszać, że coraz trudniej, nie? Ogarnąć to. Także to, że ona jest... Oja, X i premia tam. Ojej. Aż mnie serio... nie uda mi się. Jeszcze raz. Dawaj. Jeszcze raz. Już się zesrało. Niestety do góry Billy mi się nie uda wpuścić. Ojej. Cóż za... po prostu porażka. No kurde, głupia głowa, no. Chyba też były... musiały być chyba paletki za punkty. Teraz jest trochę gorzej, bo tam się zrobiła dziura i teraz ta... ten ul może wlecieć trochę niżej, bo tak to on działał tylko zawsze na tym jednym, na górnej belce żółtej. A teraz się trochę zesrało. Premia leciała, nie zauważyłem. No już jak jest, wiecie, tak przyspieszone, to już jest kwestia czasu, niedługiego czasu, aż się spitoli. Ostatnie moje dwie palety. O! Powiem wam, że X, jak się zebrało X, to było jak ambrozja. Jakby Bóg cię dotknął, się czułeś wtedy. Ale tylko jak to był X, nie? Jak był X, to było. Były jeszcze takie, że się przylepiała Billa do paletki. To chyba było G, o ile dobrze pamiętam literka. Jak glue. I ona wtedy dawała, że mogłeś sobie wybrać, gdzie chcesz strzelić, nie? Jeszcze chyba jakieś były, ale już nie pamiętam. Najważniejsze były X-y w każdym razie. Moje zamiłowanie do X-ów, do 3X-ów pozostało do dzisiaj. Ja pierdziele, no teraz tam X-a żeście dali. Chyba premia leciała, nie? Tylko ją zniszczyłem. Oj, o! Widzieliście, jakie chamstwo? Premia i po prostu specjalnie poleciała tak, żeby ci dowalić. Zależy mi na tym, żeby wam pokazać dalej to, bo pewnie to nie jest gra, w którą... Zobaczcie, teraz E odpaliłem, a nie odpaliła się ta. Dziwne. O, dobra, dwie czerwone jeszcze. Dobra, X-y dawać. Jeszcze jeden X.
Patrzcie, jaka teraz hamuwa. Jest! Przeszedłem. Dobra, dobra. Jest dobrze. Tu mamy B. Co robiło B? Wybuch to był? Nie pamiętam. Chyba w B to był wybuch, tak. Jest, X udał się. Uuu, tu jest jeszcze gorzej, bo tutaj się spawnują osy zupełnie w losowym miejscu, jak widzicie. Co jest, no, takim maluteńkim utrudnieniem. Rzekłbym nawet, kurde. Oczywiście, o już. O ja, ale fart! Zablokowało mi, akurat się włączyła ta premia, no nie. Ale fart, ale to nic nie da, bo to się zaraz odblokuje. I już raczej stracę to. Yeah! Woo! Jaka po prostu, jakie szczęście, powinien mi się w to żolotka zagrać. Widzieliście to? Jaka to była radocha. To takie białe badziewie, to jest chyba, że się rozbija, będą dwie kulki. Mówiliśmy na to Tango Bulonga, bez kitu, tak żeśmy mówili z moim tatą. Nie wiem dlaczego. S, a S zamyka, no tak. Już też pamiętałem. D, nie wiem co robi. A, D to dwie paletki, no tak. To wcale nie fajne, po prostu jest bliżej. Wcale nie pomaga. Raczej nas to irytowało, takie właśnie pomysły. Jak B, D, jak połączenie dwóch paletek, nie? Kurde, już tutaj, już mi wyleciało z pamięci te, że były takie właśnie jak F, B, a były przecież. Nie wiem, czy to czasem nie jest tak, że to już będzie do końca. O, i mamy dwie piłeczki i od razu jest inaczej, nie? O, ja premia. Może już się to nie otworzy? Fajnie by było. Ale poprzedni poziom to było po prostu masakra, nie? Patrzcie, jak premię łyknąłem. Jak mistrz! Teraz się skupiam tylko na premiach. Dobra ta gierka. Kurde, naprawdę dobra gierka. Dlaczego nikt nie zrobił tego remake'u żadnego? Tu nie wiem, czy nie będzie takiego klocka, który się pojawi na górze i który sprawi, że przelecimy kilka plansz do przodu. Coś takiego było. A może nie? Może to dalej? Dobra, słuchajcie, minęło już 18 minut. Wiem, że pewnie śpicie. Kurde, akurat mi tak dobrze idzie. No ale muszę wyłączyć, no, no niestety. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć pełny gameplay na streamie. Z Krakauta trójki. Ja pierdzielę. Ja bym chciał. Ja bym chciał siebie zobaczyć na streamie kończącego Krakauta 3. Bez kitu. Dobra. Wyłączam. Aż mnie serce boli, jak mam wyłączyć, no. No ale muszę wyłączyć. To jeżeli się nie rozbije tego B i by znikło, no to już wtedy dupa, bo nie rozbijesz tych klocków, bo te szare klocki to są niezniszczalne, nie? Więc jeżeli nie trafisz B, no to już dupa potem, nie? Teraz trzeba, wiecie, od dołu sprawić, żeby to weszło, nie? To też wcale nie będzie takie proste. Już całe szczęście się zamknę. O, mówiłem, że to tylko na chwilę. Czyli musimy jakby od dołu wpuścić. Albo tu. No, o, dobra. Kończę, obiecuję. Zatrzymujesz, bo po prostu nie zdzierżę. Kolejnym tytułem, którego nie mogło zabraknąć, a który pojawił się też w top 10 gier na C64 jest Lazy Jones. Lazy Jones to jest wczesna próba stworzenia gry w grze. Pomysł był naprawdę spoko. Mieliśmy typka, który... Poczekajcie... Okej, okay, 5. Mieliśmy typka, który chodzi po takich trzech piętrach i w każdym piętrze mamy drzwi. A w każdych drzwiach jest minigra. No prawie w każdych, w niektórych nie, ale tutaj na przykład będzie minigra. Te minigierki oczywiście są mega proste i bardziej to takie Atari 2600. Tutaj chodziło o to, że musimy nadziewać chyba widelcami kurczaki.
taka prosta gra i ogólnie te gry będą bazowały raczej na takich bardzo banalnych pomysłach. Aczkolwiek i tak chyba oprawa lepsza niż na 2600. Mamy to zawsze na czas, jak widzicie, tam w prawym dolnym rogu ekranu monitora mamy czas. Gra się nazywa The Turk, okay. Czyli Turek. Dobra, pyk, pyk. Oczywiście nie Turek, śmieję się. No i tak, jeżeli nam się udało tam przejść tą daną planszę, wychodziliśmy i szliśmy do kolejnych drzwi. W kolejnych drzwiach czekała na nas kolejna kolejna minigra. Albo kibel, w który będzie typ się odlewał, bo też tak mogło być. I kolejna gierka. Pomysł był fajny, słuchajcie, bo to nie były takie rzeczy, które często się widywało, czyli gry w grze, nie? Tutaj trzeba było odbijać to. Niektóre były te gry takie kiepskie, na przykład ta, to raczej to nie jest Krakout, moi drodzy. Taka muzyka tu jest cyberpunkowa. Pyk. No i tam Wild Waffers. 180 punktów. Nie wiem, na co się to przekładało, chyba na nic. No i szliśmy sobie do kolejnych drzwi. I w kolejnych drzwiach mieliśmy też jakąś grę. Czasami było chyba, że można było się przespać, coś takiego. Że było takie... Tu mamy coś jak... Była taka gra na Atari 2600, nie pamiętam jak ona się nazywała. Właśnie na podobnej zasadzie. Fajne, znaczy to było chyba, nie wiem czy to nie była pierwsza gra, która oferowała coś takiego jak pomysł gry w grze, nie? Że ktoś zaprogramował tytuł, który był grą i w samej grze miałeś jeszcze ileś tam dodatkowych gier. To chyba pierwszy raz coś takiego było, nie wiem, tak mi się wydaje. Może nie. Oczywiście, tak jak mówię, no te gry nie są za bardzo zajebiste, ale i tak spędziłem z Lazy Jonesem masę czasu, lubiłem w to grać, naprawdę lubiłem w to grać. Poza tym miałem zawsze takie wrażenie, że Lazy Jones wygląda trochę jak Jet Set Willy i niektóre, wydaje mi się, momenty w Lazy Jonesie bardzo przypominały mi Jet Set Willy'ego, szczególnie na przykład jak szedł spać. Okej. Na tym piętrze widzę same gierki tylko. A, no to tutaj mieliśmy coś w stylu Super Froga, czyli chłopiec musi przejść na drugą stronę i pocałować dziewczynkę. Mieliśmy tylko jedną próbę. Jak się nie udało. A potem trzeba było znowu zejść na dół i pocałować tą dziewczynkę na dole. Poligamia. Dobra, dalej. To trochę słabe, że tylko masz jedną próbę i jak już nie ogarniesz, to już koniec. A tu mieliśmy zebrać... Tu było takie sterowanie precyzyjne. Jak widzicie, ten ludek spada. On tak powoli, powoli, ale spada czasami. Więc trzeba było precyzyjnie sterować ludkiem na śmigiełku, żeby zebrać kosmonautów. Oczywiście to też robiliśmy na czas. I nie wiem, czy to też czasem tak nie było, że jak raz spitoliłeś, to już było koniec. Może nie? Musisz być precyzyjny, bo inaczej się zesra. Pyk! A, i od nowa. No dobra, to już zginę. Czyli jedna próba i koniec, nie? Rescue. Okej. Okay. O, nawet nie mogłem się tu usunąć. Widzicie, jaka hamowa? Jak cię postawiło zaraz przy wózku, nie mogłeś już nic zrobić, już było pozamiatane, nie? Chyba nie można było wejść dwa razy do tych samych drzwi, to nie, chyba one już były zamknięte. Co my tu mamy? A, całujemy dziewczynkę. Teraz musimy użyć balonika w jakiś tam sposób, nie wiem jak. I dostać się na górę, ale nie wiem jak to się robiło. A tu mamy... Nie wiem jak to się robiło, kurde.
Aż się przysunę, bo widzę, że tu jest cięższy ten problem, żeby to prze... O, jest. Trzeba kilka tych baloników. Dobra, lecę, lecę, lecę. Yeah! Dawaj buziaka. Teraz musimy znaleźć jeden balonik. I na tym jednym baloniku zejdziemy na dół. Uż ty dziadu. I znowu, dawaj. I lecimy do góry. To trochę tak jak Pujan, wersja bieda. Ach. Nie wiem jak zebrać to. Spróbuję zrobić tak po prostu, jak będzie balonik leciał. Nie wiadomo. Ciężka sprawa. Nie wiadomo jak balonik zebrać. Czy muszę stać na nim, czy obok niego? O, no tego to już mi się nie uda zebrać. Zobaczcie, jaka animacja tego ludka jest. To najbardziej znani animatorzy z Japonii i z Ameryki wspólnie połączyli siły, żeby coś takiego wyprodukować. O, mam. Czyli muszę obok tak. O, patrzcie, jak nie potrzebuję, to mi się udaje. No, dawaj tu. Całusa. Muzyka jest chyba Crazy, ten, 99 Red Balloons chyba niemiecka, nie? Chyba ciekawe, czy to w ogóle mieli pozwolenie na wykorzystanie tego motywu. Pewnie nie. Coś mi się wydaje. Dobra, teraz możemy wjechać windą, na przykład na dół. To frędzel. Czarny frędzel. Dobra, lecę tu. Same gry. Chciałem wam pokazać, że kibel też jest, ale... Wszędzie gierki. Jak u mnie w domu. No to mieliśmy prostą strzelankę. Ze strzelaniem do jakichś tam asteroidów. Stardust. Też znany tune leci. Jakiś. Dobra, zginę, żebyśmy dalej tam nie... A, nie można. Okej. No takie. 2 na 10 daje. Taka muzyczka jest. Tu, tu, tu. Zobaczmy, co mamy tutaj. Znowu gra. Co to jest? The Hills Are Alive. Okej, okay, to chyba jest The Hills Have Eyes. Taki film był, horror. W latach chyba 90. Chyba kilka części było tego. Widziałem chyba ze 3, a możliwe, że było więcej. No nie jest to najlepsza gra. Spróbuję zginąć? Nie, nie można zginąć. Czy po prostu... Nic się nie dzieje. Typowa taka gra właśnie na Atari 2600. Taka gry na Atari 2600 wyglądały jak na tym monitorku. Dobra, sprawdzamy jeszcze ostatnie drzwi i na tym się zatrzymamy, nie? Game over. Nie ma, gra nie miała większego sensu, bo sprawdziłeś wszystkie tytuły i koniec, tak? I to chyba od nowa wtedy leciało, także to nie miało jakby zbyt wielkiego celu ta gra, poza tym, że mogłeś sobie pograć króciutko w różne minigierki, nie? No, a tu mieliśmy typowego Asteroid? Nie, nie Asteroid. Jak ta gra się nazywała? Dobra. Ale szybko zapitalają. Chyba coraz szybciej leci, nie? Tak mi się wydaje. By się przydał autofire. Mam co prawda w Joy autofire, ale tylko cieniasy korzystają z autofire'a.
Nawet nie zginąłem ani razu. Laser Jones to był. Okej. Okay. To co, ostatnie drzwi i kończymy, nie? O, jeszcze mnie czarny lód złapał. Spróbujmy na górę. O, nie może. Okej. Okay. No, to znowu czarny lód. Dobra, skoro zginąłem, to na tym się zatrzymamy. Dobra, lecimy z kolejnym tytułem. Dobra, jeżeli chodzi o Mario Bros, nie jest prawdą, że Mario Bros nie było na Commodore i mieliśmy w zamian Gianna Sisters. Znaczy, tego typowego Mario nie było. Było coś o wiele lepszego w mojej opinii, bo było to Mario Bros, które grało się na dwie osoby. Niestety tutaj nie ma możliwości grania na dwie osoby w taki sposób, żeby komputer sterował drugą osobą, czy też Commodore sterowało drugim graczem, więc albo grało się na dwie osoby, albo był tylko jeden typek. Więc na czym to polegało? Mieliśmy Mariana albo Luigi'ego. Z góry z tych rur będą wychodziły żółwie i inne zwierzaki. Naszym celem jest najpierw je puknąć raz, pyk, a potem je skasować. W zamian dostawaliśmy monetkę. Hop. O ja, żółw się przyspieszył. Musimy tutaj się teraz... Hop. I tyle. Gra oczywiście, im dalsze poziomy będzie coraz trudniejsza. To nie jest tak, że... Ale powiem wam, że na dwie osoby, jak w to się grało. Przycisk POW, który jest na dole, jeżeli bym w niego uderzył, to wszystkie zwierzątka, które są na ekranie, automatycznie zostaną przewrócone na plecy. Ale mi dobrze idzie. Ach! Tu już poczekam, aż żółw przyjdzie jeszcze raz. Jeżeli idzie w lewą stronę, to wyjdzie z prawej czy z lewej? Jak to jest? Hop. Będą inne zwierzątka oczywiście. A tutaj mamy planszę bonusową. Polegało to na tym, że trzeba było zebrać wszystkie monety. Nie wiem, czy jak się nacisnęło czasem POW, to... Nie, myślałem. I to była oczywiście oficjalna gra, to nie była żadna podruba. To była oficjalna gra Mario Bros, nie? Może się uda zebrać. Yeah. Dobra, to już będziemy mieli chyba kraby, o ile dobrze pamiętam. Czy tam raki? Chyba kraby to będą. Kraby są takie, że trzeba dwa razy. Czy tam pająki? Pająki można są. Pająki trzeba dwa razy pyknąć. Żeby zaskoczyły. Przy czym po pierwszym pyknięciu zaczynają poruszać się coraz szybciej. Takie małe utrudnienie, jak widzicie. Ajajaj. Ajajaj. Jakby to powiedział Mario. Ajajaj. Dobra. Cio. O ty. A jak byłeś zbyt długo na jednym poziomie, to leciały takie bumerangi, które miały cię zmieść z planszy, no i sprawić, żebyś trochę się poruszał, nie? Żebyś nie stał jak wół w jednym miejscu, tylko gdzieś, żebyś się ruszył. Dobra, mamy to. Podejrzanie mi dobrze idzie dzisiaj w te gry. Jack Nipper, do wózków doszedłem, Krakał to w ogóle już widziałem siebie w setnej planszy. Mario, proszę. Jeszcze żadnego życia nie straciłem. Oj, tutaj niestety nic z tego nie zrobię już. Jak widzicie, spitoliłem sprawę trochę. Ale ich tu teraz leci. Dobra. Pierwszy będzie szedł żółwik. Oja. Grubo. Patrzcie, pyk.
Oczywiście one po jakimś czasie się podnoszą, to nie jest tak, że one w nieskończoność będą siedziały tak, o. Weźmy monetki. Ciach. Oczywiście gra najbardziej zyskiwała, jak grałeś na dwie osoby. To było zupełnie inny tytuł, nie? Jak grałeś z ziomkiem, sobie siedzieliście przy soczku albo przy Pepsi i gra była zupełnie inna, miała zupełnie inny odbiór, nie? No. Tutaj już nie pamiętam, co były za zwierzaki. A, muchy. Muchy można tylko puknąć, jak siedzą na ziemi, nie? Jak lecą, to niestety są nieśmiertelne wtedy. Ach. Dobra, mamy jedną muchę. Muszysko wstrętne. No i w sumie powiem wam, że uważam, że ten Mario Bros. Wcale nie był gorszy niż to, co było na NES-ie. Miejscami może nawet i lepsze. Naprawdę grało się w to fajnie. Jeżeli jeszcze tylko z ziomkiem mogłeś zasiąść, to było super, nie? Dobra, mamy to. Pyk. Pyk. No dobra, słuchajcie, w zasadzie wyjaśniłem wam całą ideę tej gry, tu nie ma więcej nic do, jakby do dodania, że tak powiem. Uważam, że gra nadal się dzisiaj broni i szczególnie na dwie osoby może być mega przekoksem. Nawet dobrze mi idzie. No ale to wiecie, my mieliśmy to opanowane z ziomami, nie? To jak się grało na dwie osoby, to nie takie numery się tu sadziło. Dawaj. I pyk. No dobra, zobaczmy, co jest dalej. Nie będę grał, bo pewnie bym przeszedł do końca, tak jak Crackouta, bo czuję dzisiaj jakaś turbomoc na mnie wpłynęła. Moc retro boga. Idzie mi dzisiaj niezwykle dobrze. W to wszystko. Ale oczywiście też nie chcę was zanudzać, bo to też nie chodzi o to, żeby przechodzić do końca tej gry. Chociaż pewnie bym dał radę dzisiaj. Czuję, że dzisiaj mam moc. Zobaczmy, jakie nowe zwierzaki tu będą. A, te badziewiaki. Chyba te duszki, to one się rozlatywały po prostu, o ile dobrze pamiętam. Coś takiego było. O, no. Dobra, lecimy z kolejną grą, żeby nie zamulać. To był Mario Bros. Na C64. Ostatnią grą na dzisiaj, o której też już chyba mówiłem przy okazji jakichś innych filmów, jest Miki. W Mikiego pierwszy raz graliśmy na automatach. Była to gra, w której sterowaliśmy takim chłopcem, który będzie musiał zbierać serduszka spod krzeseł dziewczynek i przechodzić do innych sal w szkole. Bo akcja się działa w szkole, mieliśmy takiego nauczyciela, który będzie rzucał w nas sztuczną szczęką. Była to jedna z ulubionych gier mojego kumpla Arka, tego od Amigi. I pamiętam, że była taka sytuacja, że widzieliśmy Mikiego na automatach, wyglądało to świetnie i nagle się dowiedzieliśmy, że słuchajcie, że Miki wychodzi też na Commodore. Więc to była gra, w którą musieliśmy zagrać. Niestety
kilka rzeczy tutaj nam nie pasowało. Przede wszystkim wiadomo było, że gorsza jest oprawa, ale Arkowi najbardziej smutno było z tego powodu, że w automatowej wersji Mikiego można było napluć na dziennik nauczycielski. W C64 już tego zrobić nie będzie można. Oczywiście gra uważam, że nadal jest spoko. Fajnie się w to gra. Widzicie, muszę te serduszka. Jeżeli goni mnie nauczyciel, mogę wejść, spróbować zepchnąć tą dziewczynkę i usiąść na jej miejscu. Czekajcie, to musimy jeszcze jedno. Czekajcie, muszę zobaczyć, bo nie dawało... Czekajcie, tu można... No właśnie, nie można było. A w wersji na automaty można było. Otworzyły się drzwi, możemy przejść do kolejnej planszy. Szybciutko. Tutaj będziemy mieli piłki, które będziemy mogli podrzucać typom, żeby odbijali je, a my dzięki temu będziemy mogli przejść dalej. To jest w ogóle ciężka plansza, bo mamy aż trzech gości, którzy nas ścigają, nie? Czekajcie, spróbuję tą piłkę wziąć. Pyk. Widzicie? I oni zaczynają odbijać piły, a my możemy wtedy spokojnie... Pyk. Oczywiście tych piłek jest określona ilość i nie można ich tu za dużo. Najgorszy kucharz, bo najszybciej biega, nie? Trener powinien najszybciej biegać, ale biega najszybciej kucharz. Ajajaj! Ajajaj! Tu! Zostało mi niewiele piłek. Może? Jest. Udało się. Jeszcze trzeba tam dojść. Ciężkie to było, ale się udało. Cicho. Dobra. Tutaj chyba... A, tak, kurczaki. Żeby żarli, kurczaki się im rzucało. Pamiętam to. Najgorsze jest to serduszko na środku. I będzie ono sprawiało nam najwięcej problemów, bo trzeba na nie niestety nakrzyczeć, czy tam napluć, jak kto woli. Dobra. Musimy to zrobić odpowiednio. Bo trzeba odpowiednio stanąć. Bo to nie jest tak, że można stać se gdzie chcesz. Trzeba odpowiednio stanąć, żeby móc na serduszko nakrzyczeć. Ach, raz mi się udało, widzicie? Raz zniknęło. No zagrywaliśmy się w to. Przechodziliśmy to wielokrotnie. Udawało się tą grę przejść, bo tych plansz nie jest aż tyle, żeby tam jakoś totalnie było to ciężkie, ale sprawiało nam radochę granie w Mikiego. Faktycznie. Nie ukrywam, że była to gra, którą bardzo żeśmy lubili. Nie mogę powiedzieć, że jest to port Arcade Perfect, ale jest naprawdę niezły. Kurde, prawie. Jeszcze raz jedno pierdnięcie mi zostało. No ja pierdzielę, no. I koniec już. Chyba już mi się nie uda. A. No i tak wyglądał Miki, słuchajcie. Fajna gierka. Do dzisiaj uważam, że fajnie, wcale się tak nie zestarzała. Oczywiście ta wersja automatowa w mojej opinii o wiele lepsza niż to, ale nadal można sobie w to fajnie pograć. Dobra, to co na dzisiaj wam przygotowałem. Przejdźmy teraz do zakończenia tego odcinka. To tyle, co dzisiaj dla was przygotowałem, jeżeli chodzi o gry na C64. Czekajcie, nie wiem, czy złapała mi tu ostrość. Chyba nie. Moment. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze gry na C64. Mam nadzieję, że wam się podobało. Powiem wam, że odczułem w kilku przypadkach naprawdę ogromną nostalgię do tych gier. I chyba Crackout. W Crackoucie było to najbardziej widoczne, że zresztą chyba żeście widzieli, że nie mogłem się oderwać od tej gry. I faktycznie, gdybym miał tylko możliwość, możliwe, żebym tą grę po prostu skończył i grał w nią, albo grał w nią do momentu, aż mi się jej nie uda skończyć. Naprawdę fajny tytuł, który bardzo miło dzisiaj
wspominam. Jeszcze raz przypominam, że sponsorem dzisiejszego odcinka było MSI. Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem sprzętu tej firmy, link macie oczywiście w opisie. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.